W dzisiejszym filmie musimy namalować brakujące miejsce, czyli będziemy mieli tekst po angielsku, musimy przede wszystkim go zrozumieć i wpaść na to, o co chodzi w tej właśnie brakującej części zdania, bo to będzie podpowiedź, co my mamy narysować. Bardzo trudna gierka, będziemy musieli temu podołać, niezły challenge nam się tutaj szykuje, ale na pewno będzie fajnie, więc jeśli ciekawi jesteście, to zostańcie ze mną do końca, zostawiajcie łapeczki do góry i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco i zobaczcie, tutaj mamy przykład, że na plaży z piasku buduje i było nie wiadomo co. I ktoś narysował i napisał, że zamek. O to w tej gierce chodzi. Więc już się nie mogę doczekać, słuchajcie, zaraz zaczynamy, niecałe 3 minuty będą na narysowanie tego czegoś. A ja teraz chciałabym was zapytać, kto jeszcze nie widział mojej pierwszej piosenki, mojej debiutanckiej piosenki Lucky Block? Zostanie, no bo mamy wspólny lot, to nasza gra, to nasza pasja. Słuchajcie, pioseneczka już jest na kanale, wleciała w piątek wieczorem, więc jestem bardzo ciekawa, co o niej myślicie. No i oczywiście w związku z tym pojawił się merch a propos właśnie piosenki Lucky Block. Więc taką koszuleczkę możecie sobie zamówić na najlepszym sklepie Bella Style, też w wersji czarnej. Ojejku, myślałam, że tam prawdziwa Phoebe siedzi, a słuchajcie, to poduszka, serio, bo ta poduszka jest tak bardzo podobna do prawdziwej Phoebe, że mi się czasem mylą w nocy, na przykład jak patrzę na poduszkę, to myślę, że to Phoebe. Więc słuchajcie, Lucky Block koszulka jest w wersji białej i jest też w wersji czarnej. Więc serdecznie was zapraszam na bellastay.pl właśnie, żeby sobie to obczaić. No dobra, no dobra, więc w takim razie lecimy z nową giereczką. Mamy tutaj intermission, więc za chwileczkę, za kilka sekund dowiemy się, o co tutaj będzie chodziło. Po pierwsze, jest to trudne, bo będziemy musieli zrozumieć po angielsku, o co chodzi w tym zdaniu. Znać w ogóle odpowiedź na to coś. My stuffed animal is secretly. I słuchajcie, do końca przyznam wam się, że nie wiem, jak to mam zrozumieć, bo tutaj jest, o to chodzi, że moje zwierzę jest wypchane i że sekretnie. I nie wiem, czy na przykład musimy narysować coś, czym to zwierzę jest wypchane, czy na przykład jaki to jest zwierzak wypchany, nie mam pojęcia. Ja pomyślałam, że jakąś wełną może, czy watą jest wypchany ten zwierzak, ale słuchajcie, może nie będę czegoś takiego narysowała, czym to coś jest wypchane, tylko po prostu narysuję miśka. W związku z tym, że są ze mną widzowie na serwerze, no to po prostu może być tak, no że oni mi dadzą wysokie noty, więc ja po prostu liczę na to, że mojego misia bardzo dobrze tutaj ocenią, więc rysujemy sobie takiego misia. Dobra, w sumie to już możemy wypełnić kolorem, mamy 1,5 minuty, no słuchajcie, wy to pewnie macie po polsku, więc może jakby lepiej by wam to było, ja wolę mieć po angielsku ogólnie Robloxa. Teraz tak, czarne jakieś oczka, dobra, więc będą takie czarne węgielki, nosek może zróbmy mu. Aha, czyli i tak taki, dobra, może być taki. Teraz size sobie zmniejszymy, bo my chcemy buźkę taką cieńszą. Tu możemy dać kilka kropeczek, żeby było bardziej słodko. No i oczywiście jeszcze potrzebny mi jest ten... Ten sam brąz, tylko bardzo ciężko już mi będzie go wynaleźć, ten sam brąz. No nie jest to ten sam brąz, słuchajcie. Więc lipa, ale dobra, może znajdę taki sam brąz. O, dobra, dobra, dobra. O, może, o, dobra, jest, okej. 34 sekundy, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawa waszych odpowiedzi. Ale ja tak misia w dzieciństwie rysowałam. O, patrzcie, patrzcie. Nogi mu nie wychodzą. A, za daleko wyjeżdżam. I brzuszek! I brzuszek pępuszek. Dobra, uwaga. Size większy, żeby szybciej to zapełnić. Oż ty kurde. Dobra, wygląda jakby miał miodzik. 10 sekund! 10 sekund! Oh my god! Dobra, jęzora im dam tutaj. Szybko zdążę? 3 sekundy. Jęzor! Oh my god, jaka to jest ciężka gra! Nawet go nie pokolorowałam. Time to vote! Tu w ogóle widzę, aha, dobra, takie coś i napisane jest cute. Tu w ogóle widzę, że można warstwy sobie zmieniać, więc spoko. Ale ja tutaj dam 2. Ale słodko, ale to chyba było poprzednim razem, słuchajcie, jak też weszłam, ale nie nagrywałam, więc nie wiem w ogóle, co to ma do odpowiedzi, ale ja też w sumie nie wiem. O, jest taka żabka. Czy to są żabki Belli? Pięknie, bardzo, więc zostawiam, słuchajcie, 5, oczywiście. Lecimy dalej.
Ja misia swojego nie pomalowałam. Dobra, to też jest taki stworek, więc zostawiamy tym razem czwóreczkę. 5 sekund, 4 sekundy na głosowanie. Ja już zagłosowałam. Lecimy dalej. Kolejna kartka. Nie wiem, o co tu chodzi, więc daję, przepraszam, ale daję 1. Nie wiem, o co chodzi. Ej, tutaj jest shop w ogóle, jestem ciekawa. Reakcje jakieś tutaj też można dawać. Ej, fajne! Ale daję 3. Jak coś będzie piękne i ukończone, daję 5. Jak coś będzie ładne, ale niedokończone, daję 4. A jak coś jest ładne, ale właśnie niepokolorowane i w ogóle, no to zostawiam, słuchajcie, 3. To jest śliczne, daję 5. Więc tutaj jest misiu. Ktoś tak samo pomyślał jak ja, no więc zrobił misia, ale pięknie, bo jeszcze... Oczy ładne, bo zrobił. Ale beka! To jest mój miś! Ej, i oni dają reakcję w tym momencie, słuchajcie, na mojego misia. Dostałam lajka, dostałam serduszka w oczach, nawet slay, więc zobaczymy. Zobaczymy i słuchajcie, ja jestem na 3. miejscu. Okej, jak na pierwszy raz jest całkiem git. Ale beka, ale mi się podoba ta gra. Słuchajcie, bardzo ładnie ona tutaj w ogóle wygląda, powiem wam. Też zauważyłam, że te emotki, które się daje, można odblokować pewnie z czasem po prostu grania. Mamy tutaj rakietę, mamy tutaj shop, okej, i mamy takie krzesła. I te krzesła sobie możemy kupować za te właśnie coinsy, które zbieramy, krzesła, na których po prostu tu siedzimy. Nie wiem, bez sensu. Game passy, przeróżne, okej, mogą być fajne. Middle mod, ej, wystarczy, że tylko narysujecie jedną stronę, a ona wam się odwzoruje idealnie, będzie równiutka. Moja babcia zrobiła mi na drutach i co moja babcia zrobiła mi na drutach? Albo zrobiła mi sweterek, kapcie też można zrobić czapkę, rękawiczki, szalik, co tu Belka miałaby narysować? Myślę, że narysujemy tym razem, słuchajcie, szalik, więc weźmy sobie tak, size ciemny i teraz, żeby ładnie to wyglądało. Ja bym chciała tak, ale nie wiem, co tu mi z tego wyjdzie. I słuchajcie, ja bym chciała po prostu taki szalik. Oh my god, nie wiem, co to naprawdę z tego wyjdzie. On powinien być przede wszystkim, słuchajcie, szerszy, co nie? Bo to szalik zimowy, rzecz jasna. Więc weźmy sobie tak gumkę i teraz wyczyśćmy sobie... Nie, w sumie nie. Dobra, cofnij, nie czyścimy tego. To czyśćmy, dobra, uwaga, minuta 30, to jest szalik, moi drodzy, to muszę wyczyścić, dobra, siedzi już mi to. No to teraz możemy sobie, słuchajcie, pomalować, tylko że ja potrzebuję może jakieś takie inne kolorki. I teraz tak, dobra, to i tu potrzebujemy narysować frędzelki, jest minuta, słuchajcie, minuta. Minuta, dobra, okej. Jeden frędzelek, drugi, tu jeszcze kilka takich frędzelków, a te zimowe szaliki to muszą mieć, słuchajcie, takie różne kolory, więc chyba size sobie też zwiększę. Ciężko mi będzie, słuchajcie, to ładnie pomalować. Powinnam zrobić dwie od razu te warstwy, zobaczcie. I drugą warstwę dać pod spód. O, i teraz to jest git. Dzięki temu, że stworzyłam kolejną warstwę, to słuchajcie, robi się tak, że maluję sobie te kolorki, ale... Oh my god, nie zrobię teraz różnych kolorów, ale nie zamalowuję tego czarnego, bo mój kolor jest pod spodem, pod nim. Dobra, 11 sekund, nie zdążę. Belka, tycia Majdo, oh my god. Oh my god, nie tak mocno! No tak, nie time vote! Ja jestem, ja nie mogę! Dlaczego? No dobra, I love you granny, ale no może być, ale nie wiem, czy to o to chodziło, ale słuchajcie, no dobra, tak czy siak coś jest. Mega szybkie, mega łatwe, więc dostałem, słuchajcie, 3. Tutaj, no nie wiem, dam 2, niby coś jest, ale no nie, wydaje mi się, że tutaj 1, bo słuchajcie, nie wiem totalnie, o co tutaj chodzi. Teraz koc, tak jest, koc można zrobić na drutach. Brawo, zostawiam 5. Ja nie ukończyłam, więc słuchajcie, co najwyżej mogę dostać 2, ale nie wiem, czy nawet 3. I love you, Kitty Bella! Taki napis można, słuchajcie, zrobić na...
drutach, więc daję piąteczkę. A co? I love you too, ale nie wiem, kim jesteś. Ej, dobra, lecimy dalej. To jest mój szalik. Widzowie, jaka porażka. Oh my god. To jest chyba jakieś takie jajko, ale no nie wiem, chyba tak nie do końca się zrozumiało ten... Albo dywan, nie wiem. I uwaga, winnerem jest... Koc! A Kitty Belka jest, słuchajcie, na trzecim miejscu. Znowu. No cóż, mam teraz kolejny challenge, żeby... Chociaż raz w dzisiejszym filmie, słuchajcie, być na pierwszym miejscu. Może być to bo ciężko. Bardzo mi się podoba ta gra i nie wykluczam, że będę w nią jeszcze grać. Ej, open shop. Mogę kupić sobie takie krzesło. Dobra, no to weźmy, no bo na co innego w sumie wytracę to. Więc te krzesło mam w momencie pewnie, kiedy stoję tam na scenie. Okej, czekamy na nową rundę. I uwaga, na jego farmie on... ma. Ija, ijao! Tak, patrz o co chodzi! Ija, ijao! To jest ta piosenka! Farmer miał. Ija, ijao! Ej, poczekajcie, ale czy to jest jakby tekst piosenki? Myślę, że tak. Poczekajcie, poczekajcie. Musimy znaleźć tak. Tekst piosenki. Ija, ijao. Nie wiem, jak to też nawet napisać. Farma, dobra? Pyk, lecimy. Szybko, szybko, szybko. Szybko, bo jeśli chodzi to o brakujące te słowa. Dobra, poczekajcie. E-i, e-i, het, e, farm. Ija, jao. Tak, chodzi o to, więc wystarczy, myślę, że napisać, słuchajcie, farm. Bo jeśli to chyba tylko chodzi o słowa piosenki, no to wygrałam. Ale żeby nie było tak nudno, to słuchajcie, stwórzmy tą warstwę. I weźmy, zróbmy właśnie jakąś tam farmę. Jako tako, słuchajcie. Więc zróbmy sobie trawkę. I malujemy. Malujemy sobie farmę. Pyk, 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 będzie trawa. Teraz zmieńmy też wielkość tego. Ach, za mocno, słuchajcie. Jeszcze zmniejszmy. Ja teraz po prostu robię trawę. Jak to na farmie. Czasem z tego w sumie może wystawać taki kwiatek. Znaczy rosnąć na tym kwiatek. Dobra, bo się śpieszę, to słuchajcie, źle gadam. Dobra, uwaga. W sumie to też możemy pokolorować. Okej, dobra. Dajmy temu też jakiś kolor środka. Dobra, musimy pamiętać też o niebie. Więc do góry i dobra. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Dobra, tu mamy takie, słuchajcie, niebo. Kurczę, kurczę, kurczę. Pyk. To usuńmy w ogóle i kolejna warstwa, dajemy ją pod spodem. Widać, że się robi w Photoshopie, nie? Dobra, malujemy tak, zobaczcie. O, dobra, dobra. I teraz specjalnie wezmę tutaj... za duże, za duże. Porobię dziury, jako że są to chmury. Dobra, ale nie wiem, czy to się zgadnie, o co chodzi. Dobra, nieważne. Weźmy biały, słuchajcie. Weźmy biały, weźmy to i malujemy. Chmury. Chyba tak będzie lepiej. Jeszcze co najlepsze to byłoby narysować, słuchajcie, kaczkę. Ale już nie zdążę. I można tylko mieć 3 warstwy, słuchajcie, bez robuxów. Dobra, tak niech będzie mój rysunek, niech on tak wygląda. Taka jest farma i to jest właśnie ta piosenka. Farmer miał, ija, ija. I to jest tak, dajemy w ogóle, ja bym nie głosowała, w sumie ja dałabym 0, bo tutaj nie jest ukończona praca, ale damy 1, żeby nie było, więc dajemy 1. Świnka. No, na farmie jest świnka i ja też na początku myślałam, że narysuję jakiegoś zwierzaka, ale to chodziło, słuchajcie, moim zdaniem o ukończenie tych słów. Zdążyłam. Też jest kolejna świnka. W porównaniu z tamtą świnką, to ta świnka będzie na 4. Ale widzowie, nie teraz, teraz nie trzeba było jakby... No chociaż dobra, tak też możecie rozumieć tą farmę. Ale to chodziło o w ogóle ten... Ukończenie tych słów, wypełnienie tych słów piosenki. No dobra, ciekawy rysunek, ale słuchajcie, damy 2, bo to nie o to chodziło. Więc jesteśmy dalej. Jajo. Zuzia narysowała koko. Fajnie, koko sobie je. I tu damy 4. A co tam? Lecimy dalej, moi drodzy, lecimy dalej. Uwaga, uwaga, uwaga. Farma! To moje jest! Trzeba było ukończyć słowa, mogłam im napisać. Trzeba było wstawić słowo brakujące. Ale mogłam szybciej to zrobić. I deka, dajemy, słuchajcie, 1. Dobra, to już jest ostatnia kartka. To mi się podoba w tej grze, że mamy tutaj... ilość kartek pokazanych, tyle ile jest rysunków, więc jak one się już nam kończą z tego całego stosu, to wiemy, że nie!
dlaczego? Dlaczego ja przegrałam? Ja dobrze to zrobiłam, to wy źle zrobiliście, bo trzeba było wpisać słowo. Dobra, ostatnia runda. Ale tam trzeba było wpisać słowo, widzowie. Może tym razem Lucky Block, jako ten szczęśliwy blok, mi, słuchajcie, pomoże. Lecimy. Okej, losuje się karta. My superpower is? Jaką ja mam super umiejętność? Spanie! Spanie! Dobra. Na bank ktoś narysuje kupę. Zakładamy się o to? Jak tak będzie, to zostawiacie mi 50 tysięcy lajków, słuchajcie. Dobra, lecimy. Moją super umiejętność... Albo ja sama narysuję kupę. Tak, ja narysuję, a co? Nie wolno? Słuchajcie, to są po prostu żarty. Moi drodzy, to są żarty. Więc lecimy. No i teraz tak. Ciemny brąz. Pyk. Ja to przerysowuję, no nie? I pyk. I tu. Na razie to wygląda jak czubek jakiejś świeczki albo tortu. Nie wiadomo. Moi drodzy, tutaj, teraz tak. I przedostatnie? Tak, przedostatnie. Czyli takie większe. Lecimy z tym tutaj. Łączymy to z tym. I teraz ostatnie. Dobra, jako tako, słuchajcie. Teraz musimy tutaj zadziałać bardziej. Więc teraz tak, weźmy sobie ogólnie czarny. Nie wiem, czy mam robić, słuchajcie, te warstwy. Też nie za dużo warstw będę mogła zrobić. Nie będę robiła tutaj obramówki czarnej. Więc słuchajcie, weźmy dalej ten brązowy. I na tej pierwszej warstwie zróbmy tak o. Dobra, będzie git. To jest nieco krzywe, więc ja bym to po prostu tutaj... Ups! Usunęła. No i teraz na tej drugiej warstwie, jaką stworzyłam, to słuchajcie, pomalujmy tą kupę. Dobra, długopis. 47! My God, jak to wszystko szybko leci. Jak ja chcę jeszcze minę narysować. No, zwiększ się kolorze. Dobra. Powoli przy krawędziach. Belka, oddychaj głęboko, spokojnie. Spokojnie, Belka, dasz radę. Albo i nie dasz, bo jest 20 sekund. Belka, dasz radę, Belka, widzicie, jak ja się uspokajam? Teraz tak, biały, 18 sekund, buzia. Okej, okay, dobra, mamy to, średnio uśmiechnięta, ale zdążyłam na styk, ja nie mogę, ja zawsze myślę, że jest tyle czasu, a słuchajcie, nie ma tego czasu, ja latam. Tak, fajnie zrozumiany w ogóle temat, więc ten ktoś lata. Dajemy czwóreczkę. Ludzie się śmieją. Latanie. Też w pierwszej kolejności pomyślałam o lataniu. No cóż, tu jest troszkę lepiej, słuchajcie, bo jest tło i jakieś kolorki. Więc no cóż, w porównaniu z tamtym musiałam dać 5. Super szybkość, Bella Style. Tak jest, super szybkość. Dajemy piąteczkę za to, Bella Style. To już w ogóle dałabym ci szósteczkę. Lecimy dalej, jeszcze kilka rysunków. Latanie w chmurach, ładnie. Damy piątkę, a co tam. Damy piątkę, patrzmy dalej. Kto teraz? Czy to jest bicie się jakby, wiecie, że takie karate, w ogóle przez ścianę uderzanie. Tak mi się w ogóle pomyślało, więc może zostawmy czwórkę, ale nie wiem, co autor miał na myśli. To, słuchajcie, jest niedokończony pomalowany rysunek i nie wiem, co z niego wynika, ale coś tam jest, więc zostawiam dwójeczkę. I ostatnia moja praca, moją super umiejętnością jest... Ach, to nie jest moja. Fanka, latanie, rozumiem, dajemy 4. Mojej pracy nie będzie, moja praca została zbanowana? Moja... Jest moja praca! Umiejętność. Widzowie się śmieją. I o to w tym wszystkim chodziło, żeby się po prostu pośmiać, a nie być ciągle poważnym. Tak jest, widzowie. Więc, no cóż, wygrałam z wami zakład. Tym bardziej nie ma mnie w ogóle na podium. Foch, widzowie. Żegnam się z wami, jak wam się podobało, zostawiajcie łapeczki i zapraszam was na bellastay.pl po takie piękne koszuleczki. Lucky Block. Pa, pa!